Prowadzenie własnego biznesu to prawdziwa jazda bez trzymańki czasami. Konkurencja, różnego rodzaju nowinki technologiczne, obowiązki urzędowe, zmiany w prawie. Stąd też coraz większa potrzeba kontaktu z prawnikiem, który nie tylko nadąża nad tymi zmianami, ale także, a czasami nawet przede wszystkim, rozumie takie codzienne biznesowe wyzwania. Ale żebyśmy nie zrozumieli się źle. My, jako Kreatywa Legal, nie jesteśmy taką zwykłą, nowoczesną kancelarią na rynku. Naszym celem jest stać się takim Twoim życzliwym kolegą z branży, który ma głowę pełną pomysłów i chętnie wyjdzie razem z Tobą poza utarte schematy. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób dbamy o to, aby realnie i długoterminowo pomagać naszym klientom. Nie interesują nas de facto tylko i wyłącznie takie one-night standy, bo to nie jest nasza bajka, mówiąc wprost. I nie będę udawał, ten odcinek podcastu pewnie nie będzie całkowicie neutralny, no bo będę mówił po prostu o nas, w jaki sposób my współpracujemy z klientami. Dlatego, jeżeli już teraz wiesz, że współpraca z prawnikiem nie wchodzi w grę w tym momencie w ramach Twojego rozwoju biznesu, no to nie ma sensu, abyś odsłuchiwał dalej. Zapraszam cię w tym przypadku raczej do zapoznania się z naszym blogiem, stroną internetową, do spotkania się z nami przy kawie, na jakimś wydarzeniu networkingowym, na jakimś evencie. A w tym roku trochę mamy w planach takich eventów, lub wróć do nas po prostu wtedy, kiedy będziesz gotowy czy gotowa. Jeżeli jednak zostaniesz tutaj ze mną na dłużej i odsłuchasz tego odcinka, to wielkie dzięki za Twój czas i uwagę. Postaram się odwdzięczyć jakimiś ciekawostkami z kuluaru współpracy z nami na linii biznes, prawnik. A teraz czas się przedstawić. Także jeżeli już mnie znasz, to przewinij o 15-20 sekund, a jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, no to myślę, że warto, żebyśmy się poznali. Cześć, ja nazywam się Arkadiusz Szczudło, jestem adwokatem i CEO w kancelarii Kreativa Legal. W ramach naszej kancelarii wyznajemy zasadę, że jesteśmy takim Twoim życzliwym kolegą z branży, który słucha i rozumie Twoje biznesowe zmagania. Prowadzi to do tego, że daje to pewność naszym klientom, że dostarczamy im rozwiązania prawne, które są nie tylko zrozumiałe czy skuteczne, ale także idealnie dopasowane do ich rzeczywistych potrzeb i celów biznesowych. Działamy bardzo mocno transparentnie. Informujemy o wszelkich kosztach, formalnościach i krokach, które gdzieś tam dalej następują w ramach naszej współpracy. Prowadzimy różnego rodzaju wdrożenia prawne sklepów internetowych, aplikacji, sasowych, mobilnych, webowych. Także zajmujemy się rejestracją znaków towarowych dla naszych klientów. Jeżeli będziesz chciał lub chciała, abym poruszył jakiś konkretny temat, to napisz do mnie. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie do tego odcinka. Ok, to zaczynajmy.

Inne kancelarie też w ten sposób się pozycjonują, i za mało to mówi często naszym klientom. W związku z tym przejdźmy sobie od samego początku. Być może startujesz ze swoim biznesem, a może chcesz go uporządkować od strony prawnej. Od dłuższego czasu mierzysz się z jakimiś prawnymi wątpliwościami, negocjujesz umowę, która chyba gdzieś tam utknęła, prawdopodobnie w martwym punkcie. To jest dobry moment na nawiązanie współpracy z prawnikiem. My najczęściej współpracujemy i to jest nasza gdzieś tam specjalizacja ze startupami technologicznymi, firmami technologicznymi na różnych etapach rozwoju, software house'ami, agencjami marketingowymi, działami marketingu w firmach różnego rodzaju e-commerce, y, w tym sklepy internetowe i marketplace'y czy marki odzieżowe. To jest takie nasze clue podmiotów, osób, firm czy branż, z którymi współpracujemy. I krok pierwszy to badamy Twoje potrzeby. W ramach takiego badania potrzeb zadajemy konkretne pytania. One mogą dotyczyć nie tylko kwestii prawnych, ale również Twojego biznesu jako całości. Dla nas istotne jest to, żebyśmy zrozumieli Twój cel biznesowy, pewnych kwestii, które chcesz podjąć z prawnikiem, z nami, a nie tylko same kwestie prawne. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi ktoś do nas i chce, na przykład, żebyśmy zrobili coś pod kątem prawnym, ale nie do końca jest to cel biznesowy danej osoby, danego klienta. Może to wynikać z tego, że po prostu dana osoba gdzieś przeczytała coś w internecie, że powinna posiadać jakieś dokumenty, ale koniec końców podczas tej pierwszej właśnie rozmowy już wychodzi nam to, że ona tych dokumentów nie musi posiadać. Więc po co, mówiąc prosto, tracić kasę i czas na stworzenie ich? To jest też moment, w którym się poznajemy. Zapytamy ciebie o wszystko, co musimy wiedzieć o twoim biznesie, aby uszyć dla ciebie po prostu tą ofertę na miarę. Często również wskazujemy wtedy kierunek możliwego działania, na przykład, właśnie pod kątem tego Twojego celu biznesowego, tego co chcesz osiągnąć, na jakim rynku chcesz działać i do kogo będziesz potem kierował swoją usługę, swoją własną ofertę czy swój produkt. Natomiast to też jest dobry moment, żebyś to Ty zadał nam pytania. Na przykład, jak zweryfikujecie mój pomysł na biznes? Co będzie mi potrzebne? Jaki będzie orientacyjny koszt i harmonogram pracy, czy w ogóle jaki będzie koszt i harmonogram pracy? Albo głębiej co zrobicie z palącym kłopotem, z problemem, z którym do was przychodzę. Podczas samej rozmowy zawsze krótko przedstawimy Ci model współpracy z nami, a czasami już w trakcie tej rozmowy możemy coś skorygować i zaproponować Ci jakieś magiczne sztuczki prawne, czy checkboxy do Twojej aplikacji, czy jakiś trik do zastosowania w samej umowie. Jakby nie uciekamy na tym etapie od udzielania odpowiedzi również merytorycznych. Robimy to w ramach takiej naszej 15-minutówki. Jest to 15-minutowa konsultacja merytoryczna, która jest po prostu bezpłatna. Czasami, powiem szczerze, te rozmowy trwają chwilę dłużej, ale staramy się trzymać tych 15 minut. Kolejny krok to jest oferta, czyli przedstawienie Ci oferty. Po zbadaniu Twoich potrzeb przedstawimy nasze rekomendacje, dalszych działań, ofertę. Poznasz terminy, w których zrealizujemy dane zlecenie lub zlecenia, szczegółowo rozpisane koszty. Przedstawimy Ci także informacje o proponowanym dla Ciebie opiekunie klienta. Nie zaskoczę Cię pewnie mówiąc, że opiekunów, klientów dobieramy biorąc pod uwagę ich specjalizację i doświadczenie, ale to nie wszystko. Bo wiemy, że także zgodność charakterów jest dosyć istotna i samego temperamentu. Dlatego już na etapie ofertowania wskazujemy proponowanego opiekuna, wskazujemy również informacje o jego doświadczeniu i kompetencjach. Jeżeli chodzi o kwestie kasy finansów, to akurat my pracujemy w trzech formatach. Pierwszy to jest ryczałtowy, miesięczny, projektowy i godzinowy. Wybór formy rozliczenia zależny będzie od rodzaju zlecenia, ale także od ciebie i Twoich możliwości i chęci. Jesteśmy tutaj dosyć mocno elastyczni, dlatego zawsze pytamy, jaką formę rozliczeń z nami preferujesz. W każdym z przypadków, przed podjęciem kolejnego zlecenia, dajemy znać, z jakimi kosztami będzie się wiązała realizacja danego zlecenia. Jeżeli po otrzymaniu oferty będziesz miał czy miała do niej jakieś pytania, no to śmiało, nie ma problemu, daj znać od razu. Bardzo dobrze wiemy, że znalezienie odpowiedniego partnera prawnego, wsparcia prawnego może być trudne, może być często niezrozumiałe na pewnych etapach. Dlatego nie bój się po prostu pytać. Sami bardzo często pracujemy w sprintach, rozumiemy dynamikę biznesu, i dlatego od razu na start nie musisz decydować się na wszystko, co będzie w tej ofercie zawarte. W ofercie będą często również dodatkowe informacje na dalsze kroki, które nie do końca w tym momencie tego pierwszego dnia współpracy muszą już być zrealizowane. Natomiast dobrze, żebyś wiedział czy wiedziała, jakie to będą koszty w przyszłości. Mam też taką dobrą i złą wiadomość jednocześnie. Nawet jeżeli zapomnisz o wysłanym do nas zapytaniu, czy wysłaliśmy tobie ofertę, no to my będziemy o tobie pamiętać i na pewno ci się przypomnimy. I przechodząc dalej, jeżeli zaakceptujesz naszą ofertę, to hura, super. Przystępujemy po prostu do działania. Twój opiekun następnie skontaktuje się z tobą. Przedstawi plan działania ponownie. No bo z jednej strony masz go w ofercie, ale również dodatkowo otrzymasz go jeszcze raz na maila. Przedstawi Ci wszystkie kroki wraz z terminami. I od tego momentu ten opiekun klienta będzie takim twoim człowiekiem pierwszego kontaktu w naszej kancelarii Kreativa Legal. Kolejno, my przystępujemy do pracy merytorycznej, pracujemy przede wszystkim zdalnie, ale offline nie jest nam straszny, jeżeli będziesz chciał lub chciała się po prostu spotkać fizycznie, face to face. Przygotuj się także, że każda rozmowa z nami będzie o tobie i twoich planach, a nie o naszych zaletach, Choć oczywiście, jeżeli będziesz miał pytania w tym zakresie, czy miała pytania w tym zakresie, no to oczywiście czekamy na wszystkie pytania sprawdzające. Tak, jak powiedziałem, że pracujemy w sprintach, tak, pracujemy w różnego rodzaju metodykach i procesach, i mówiąc wprost, jest to nasze drugie imię. Lubimy po prostu, jak wszystko jest poukładane. Dobre oddelegowanie w ogóle prawniczych rzeczy jest bardzo istotne z punktu prowadzenia takiego biznesu i operacyjności day by day takiego biznesu, żeby każdy wiedział, co ma zrobić, do kogo może się zgłosić itd. I jak wygląda taki codzienny kontakt z nami? Ścieżka komunikacji jest bardzo prosta. Masz pytanie, to kontaktujesz się ze swoim opiekunem klienta. Opiekun potwierdza, że otrzymał Twoje pytanie. A jeżeli jest w stanie odpowiedzieć merytorycznie od razu, no to otrzymasz od razu taką odpowiedź. Natomiast jeżeli odpowiedź wymaga np. przygotowania jakiegoś dokumentu, regulaminu, jakiejś analizy, przygotowania jakiejś dłuższej informacji, to otrzymasz wycenę tego zlecenia oraz termin jego realizacji. Standardowo wychodzimy z założenia, że opiekun klienta odpowie na każdą Twoją wiadomość w ciągu 24 godzin. Najczęściej to jest odpowiedź tego samego dnia lub po prostu następnego dnia do południa. Zwykle komunikujemy się mailowo. Jeżeli preferujesz inną formę, no to jesteśmy elastyczni. Nie są nam straszne jakieś inne firmowe komunikatory, które stosujesz wewnętrznie w swojej organizacji. Także spokojnie możesz nas wszędzie podłączyć, gdzie tylko chcesz. Ważny jest po prostu efekt, sprawna komunikacja, zgrane działanie, no i twoje zadowolenie po prostu na koniec dnia. Jeżeli będziesz miał lub miała jakieś pytania dodatkowe do dokumentów, do analiz, do rekomendacji, no to również koniecznie daj znać. My po prostu udzielimy na nie odpowiedzi. Kolejny krok to badanie jakości. Może nie być zbyt spotykane u prawników, z którymi wcześniej współpracowałeś czy współpracowałaś, natomiast my takie badanie jakości przeprowadzamy. Przede wszystkim bardzo mocno cenimy i zachęcamy do bieżącego przekazywania nam feedbacku. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko i bezboleśnie dla obu stron dopasować się do Twojego stylu pracy i Twoich potrzeb. Ale to nie wszystko, no bo po zakończeniu danego zlecenia, po zakończonym projekcie lub w przypadku stałych współpracy raz na kilka miesięcy przesyłamy naszym klientom odpowiednie albo formularze dotyczące badania jakości, albo pewna osoba odpowiedzialna za badanie jakości kontaktuje się z tobą telefonicznie, żeby porozmawiać i zbadać właśnie tą jakość, realizację twoich potrzeb i tak dalej. I przyznajemy się, zdarza nam się także prosić naszych klientów o opinię na naszą stronę. Jak wejdziesz pewnie na naszą stronę, to zobaczysz, że tych opinii mamy całą masę, z czego jesteśmy bardzo dumni i dziękujemy wszystkim naszym klientom. Natomiast jest to coś, na co zdecydowanie zwracamy po prostu uwagę i takie opinie są na wagę złota. W opisie do tego odcinka udostępnię link do artykułu, gdzie znajdziesz opis całości, jak wygląda współpraca z nami, z kancelarią naszą Kreativa Legal. Tam znajdziesz również więcej szczegółów na temat tego, jak wygląda współpraca w ramach każdej z branż. Czy to jest software house, czy firma technologiczna, czy startup, czy agencja marketingowa, to tam rozpisujemy w tym artykule mocniej, jak wygląda współpraca z każdą z branż. Natomiast wygląda to właśnie procesowo i modelowo, tak jak teraz opowiedziałem. Jak dbamy o tą jakość taką codzienną? I mówiąc krótko, Stawiamy na procesowe podejście do pracy czy współpracy z klientami. Jesteśmy poukładani wewnętrznie, stosujemy przemyślane zasady, przemyślane procesy obsługi klienta, obsługi współpracy oraz stale je ulepszamy. Dlatego ten feedback taki bieżący, day by day, jest dla nas istotny, tak samo jak i ten feedback zbierany cyklicznie. Pracujemy w stałym i doświadczonym i wyspe wyspecjalizowanym zespole/składzie. Stąd ograniczamy się po prostu do specjalizacji w konkretnych branżach, o których gdzieś tam wspomniałem na samym początku. Pytamy o feedback, rozmawiamy o feedbacku, czy on jest dobry, czy on jest średni, czy on jest zły. Zawsze podchodzimy do tego tematu i jesteśmy po prostu otwarci i gotowi na wdrażanie ewentualnych zmian, które są dopasowane wprost pod ciebie. I komu szczególnie w ogóle polecamy współpracę? Wyszczególniłem kilka takich punktów. Pierwsza rzecz to są firmy, które szybko rosną, czują, że potrzebują uporządkowania kwestii prawnych. Firmy, które chcą się dalej rozwijać i przygotowywać się na nowe wyzwania prawne czy biznesowe. Firmy, które zastanawiają się, jak poukładać współpracę, która nie do końca może jest satysfakcjonująca z ich własnymi klientami, użytkownikami czy podwykonawcami. Firmy robiące e-commerce, B2C, B2B. Startupom, startuperom, firmom technologicznym, agencjom marketingowym, które szukają wsparcia w poukładaniu relacji z klientami, czy po prostu firmom, które badają swoje nowe pomysły i potrzebują dodatkowej takiej weryfikacji prawnej, firmom, które chcą wejść na nowe rynki, firmom, które tworzą innowacyjne produkty, usługi i szukają wsparcia. I tak jak powiedziałem wcześniej, mm, możesz nas przetestować. Możesz zadać nam pytania weryfikujące, sprawdzające właśnie podczas tej 15 minutówki, czyli podczas tej naszej bezpłatnej konsultacji. Wszystkie linki oczywiście udostępnię w opisie do tego odcinka, także spokojnie możesz sobie tam jeszcze coś doczytać, jeżeli chcesz, oraz możesz się z nami skontaktować, uzupełniając po prostu nasz prosty formularz kontaktowy. I to jest koniec dzisiejszego odcinka. Tak jak powiedziałem, to jest nasza perspektywa i tego, jak współpracy z klientami po prostu wyglądają u nas. Mam nadzieję, że teraz będziesz trochę bardziej otwarty czy otwarta na rozmowę, ponieważ będziesz wiedział lub wiedziała, z czym to się je, co po prostu jakie kroki jeden po drugim nastąpią w ramach kontaktu z nami w ramach naszego procesu. Sprzedaży, czy obsługi klienta, czy wykonywania zleceń, czy badania jakości. Jeżeli masz pytania do tego odcinka, to śmiało po prostu je zadaj. Możesz napisać do mnie w socjalach, mnie chyba w każdym social medium, także spokojnie. Jeżeli chcesz, żebym poruszył jakiś konkretny temat lub rozwinął coś, o czym mówiłem w dzisiejszym odcinku, albo w innych odcinkach, to również możesz do mnie. Napisać. Na sam koniec, jak zawsze, zachęcam Cię do pozostawienia oceny mojego podcastu w swojej aplikacji. Będę Ci za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć.